życiem i ze zdrowiem, ale w momencie, kiedy mam dwójkę dzieci i jeszcze dużo pracy takiej, która właśnie sporo adrenaliny mi dostarcza, to zaczęłam cierpieć na migreny bardzo poważne i nie wiedziałam za bardzo, skąd one się biorą, tkwiłam w tym coraz głębiej i doszłam już do takiego etapu, gdzie przyszły naprawdę konkretne koncerty do zagrania i w tym roku grałam w Opolu. Pamiętam po prostu drętwiejące stopy i dłonie podczas tego, jak śpiewam ten utwór na próbie. To już było dla mnie bardzo ciężkie. No i później na koncercie również, koncert skończył się o 1 w nocy. Poszłam spać i rano nie mogłam wstać z łóżka, bo nie widziałam zbyt dobrze. I takie migreny zaczęły mi się powtarzać. I co najbardziej mnie denerwowało, to to, że działy się one na przykład rano. No i moja super zaprzyjaźniona osoba poleciła mi właśnie panią Lidię Trawińską. Powiedziała, że jest ona specjalistką od migren i że ona leczy je po prostu. Ja oczywiście w to nie do końca wierzyłam, więc przyszłam tam po którejś migrenie na totalnym kacu z głową w głowie i w głowie jeszcze jednej. I poprosiłam, że przepraszam, czy pani mogłaby mnie wyleczyć, bo ja bardzo chciała już tego nie mieć. I rzeczywiście wydarzyła się dosyć duża zmiana w moim życiu. To znaczy, po pierwsze, ten test krwi, który pozwolił mi na to, że tak naprawdę mogę być weganką. Dowiedziałam się, że moja krew w kontakcie z pokarmami zwierzęcymi właściwie nie jest zbyt szczęśliwa. No i dowiedziałam się też o tym, co mnie truje tak naprawdę. Ciężko mi jest bez cieciorki i ciężko mi jest bez sezamu, że powychodziły mi też takie rzeczy. Ale liczę na to, że może jakoś, bo słyszałam, że po tej studniowej terapii coś będzie można coś włączać, jak już kosmki będą sobie radziły. Więc i wątroba będzie oczyszczona i przysadka nie będzie tak alarmować na wszystko. I liczę na to, że wrócę do tego. No i mam też na czekoladę dosyć silną reakcję. Ja nie jem już też chleba, też mam zakazany w ramach czyszczenia sobie kosmuków jelitowych. Odstawiłam kawę i różne herbaty z kofeiną. Okazało się, że w ogóle jestem dużo spokojniejszym człowiekiem, w sensie no od tamtej pory, a minęły 2 miesiące, jeszcze się nie pokłóciłam z nikim jakoś tak na serio. Przyznaję się szczerze, że wcześniej w moim domu było dużo bardziej dynamicznie pod tym względem. Plus zabawa w gotowanie w trasie, to jest wspaniała zabawa, bo ja się tego bałam, że mi się nie uda jechać na koncert i po prostu jeść, jak Bóg przykazał. Mówię tutaj o pani Lidii. Tylko chodzi mi o, bałam się tego, no, że po prostu, jak ona mi zaczęła opowiadać, że muszę zabrać ze sobą nóż, obieraczkę, deskę, pojemnik, puszkę z fasolą, puszkę z drugą fasolą, bo mam 2 koncerty, albo sobie wcześniej zrobić sałatkę, jeżeli jest 1 koncert, albo lodówkę, to potem sobie to pokroić w pokoju i jakby mam dom, cały czas ze sobą mam dom, w torbie, jedzenie, kuchnię. Jakby dla mnie to jest fajne, czuję się jak taki nomad, który po prostu wędruje i cały czas coś kroi. Ma jedną miskę, jak mnich, do której codziennie robi sobie posiłków 3. I to jest fajne. Jestem najbardziej szczęśliwym, uśmiechniętym dzieckiem w naszym autobusie zespołowym, bo mam cały czas pełen brzuszek i jestem zadowolona. A oni biedni cały czas chodzą głodni albo obżarci, przeżarci czy podtruci. Pani Natalio, czy maskę będziemy przypinać do głowy, czy powoli sobie pani utrzymać w ręku? Nie sobie ją trzymać. Chodziłam do komory z tlenem. No to rzeczywiście było genialne, bo miałam akurat wtedy szalony czas, totalnie dużo koncertów. Znaczy on cały czas trwa, ale ta komora to mnie tak relaksowała totalnie, że wychodziłam, wchodząc tam, patrzyłam na swoją twarz. Zmęcz kompletny i taka niemoc i w ogóle nie podobało mi się to, co widziałam w tym lustrze. Wychodziłam stamtąd i zupełnie inna jest skóra, zupełnie inna jest cera, twarz. Potem mi się świetnie śpiewało na przykład. I na przykład różne
moje spuchnięte nóżki, które po prostu po babci mam takie, że mi puchną i się męczą, to na przykład im było dużo, dużo lżej. Poza tym migreny zero, żadnej. Już to minęły 2 miesiące, nie miałam żadnej migreny, regeneruję się dużo szybciej, śpi mi się świetnie. W ogóle... żyć nie umierać, no.